Witam wszystkich serdecznie w podsumowaniu projektu Frankenstein, czyli próby regeneracji, odzyskania martwych akumulatorów AGM. Chwilę to potrwało, bo musiałem się, jak to się mówi, wiele razy przespać, jak to ma wyglądać i co powiedzieć jak. Bo jednak ponad tydzień, w sumie dwa tygodnie prac trzeba jakoś ująć, żeby miało ręce i nogi. Więc zaczynamy. Przygotowałem sobie kartkę, żeby nie było... Nie będzie teraz widać za bardzo. Przygotowałem sobie kartkę, bo musiałem obejrzeć wszystkie moje materiały z powrotem i powyciągać wnioski i poprzeczytać sobie wszystko, co było pisane pod nimi. Żeby po prostu niczego nie przeoczyć. To co? Zaczynamy. Punkt pierwszy. To jest wentylacja. Jak słychać, u mnie tutaj szumi. Tam może będzie widać. Tam się świeci potwierdzenie, że wentylator chodzi. Musi być wentylacja. Gdziekolwiek będziecie cokolwiek robić, ja robiłem przy wymuszonej wentylacji, żeby się nie potruć. To jest podstawa. Nikomu nie zaszkodzić. Dlatego musi być też nadzór. To jest druga podstawowa rzecz. Trzecia, odpalimy sobie tutaj światełko. Akumulatory leżały sobie, no a teraz tutaj mam butlę z gazem, dlatego tutaj też sobie lutuję, bo tutaj jest strefa wolna od potencjalnie łatwopalnych rzeczy. Czyli jakbyście coś ładowali, ja ładuję w miejscach, gdzie nawet jakby coś się stało, nic się nie zapali. Czyli mamy wentylacja, nadzór, zagrożenie ogniem. No i pod to też można podciągnąć kolejny punkt, pilnować polaryzację zasilacza. Czym to zasilacie? Czym to ładujecie? Mi się udało sfajczyć raz coś, więc jak to się mówi, idzie namieszać. Więc musicie uważać, jak coś robicie. Możliwe, że troszeczkę nie będzie za bardzo widać, ale to jest bardziej do posłuchania niż do oglądania, jak to się mówi. Tak, nie lać pod korek wody. To, co ja zrobiłem w pierwszym odcinku całej serii, był po części błędem. Bo jak zalejecie aż pod korek, to zalejecie mostek i zrobicie wewnętrzne zwarcie teoretycznie w baterii. Czyli musicie się liczyć z tym, żeby nie lać aż pod korek. Lekko ponad cele. Napięcie dla AGM 14,4 V. Brak gazowania. 14,4. Jest wskazane, żeby do 14,4 ładować, żeby nie gazowało. To jest taki wniosek, co Rafał dał. I tego się później trzymałem. Dlatego te wszystkie akumulatory były trzymane na niskim napięciu, a jak już naprawdę byłem zdesperowany, to dawałem wyżej. Prąd ładowania 2%, to znaczy 2% z pojemności akku. To jest kolejny punkt. O co chodzi? Jak mamy taki martwy akumulator jak tu i on startował od 10,5 V, znaczy, uda się to zoomnąć. Akurat tak. On startował od 10,5 V. I jakbyśmy go zaczęli ładować 10 amperami, prawdopodobnie byśmy mu bardziej zaszkodzili niż pomogli. Więc 2% prąd ładowania. Kolejny punkt, co wyszedł też w czasie. Dlatego tutaj mam tyle tych zbiorniczków. Mamy kwas i tutaj mamy roztwór zrobiony już, delikatny roztwór, bo poprawiłem się. Nie wolno, nie jest wskazane zrobić za mocny kwas, bo zje cele. Więc kolejna nauczka, róbcie 1%, 2% roztwór wody, jakby by chcieliście coś takiego robić, żeby nikomu nie zrobić krzywdę sobie, bo z kwasem nie ma zabawy, trzeba się odpowiednio ubrać, rękawiczki, maska, okulary i tym podobne, wentylowane pomieszczenie,
bo można sobie zrobić krzywdę i akumulatorowi. Ok. Pełen prąd plus spadające napięcie równa się zgon. Tak mam to napisane. Czyli na przykład ustawiamy na przykład ten akumulator miałem, jak ma on 75 Ah w teorii, 750 mA to jest 1%, 2 to było 1,4 Ampera. Jak on bierze pełny prąd, napięcie spada, to się znaczy, że któraś cela już umarła i on nie przyjmuje ładunku, tylko konsumuje te napięcie, niszcząc pozostałe żywe cele. Bo jedna cela będzie robiła zwarcie, a kolejne po prostu będą się przeładowywać, przez co zaczną ulegać awarii. I właśnie do tego dążymy. Gazowanie poniżej 14 V oznacza zwarcie na pobliskich celach. I tak jest. Bo jeżeli 14 V na zdrowym akumulatorze nic nie robi, nie gazuje, ładuje się, przyjmuje ładunek, a będzie na przykład jak w tych panach, że jedna, dwie cele są martwe, czyli tak jakbyśmy mieli akumulator nie sześciocelowy, tylko czterocelowy, a podajemy mu jak na sześć cele, czyli o tak naprawdę po łebkach licząc po 2 V na cele za dużo, więc nie jest to dobre. Trzeba patrzeć na to, co się dzieje i jak to wygląda. I w sumie ostatni punkt, 16 godzin ładowania max. Szkoda po prostu prądu. Ja męczyłem te akumulatory za długo, dawałem mu nieraz 3 dni, a 16 godzin powinno dać wszystkie efekty, jak to powinno być. Czyli po 8 godzinach już powinny być jakieś pierwsze reakcje, po 12 na pewno. Po 16 już powinien akumulator się umieć określić, czy będzie dobry, czy nie. Więc to jest w sumie ostatni punkt. Mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe. To dziękuję za podsumowanie. Staram się jak najkrócej. Podsumowanie odcinka serii Frankenstein. Jak to gadaliśmy, jak masz... To jest moje cmentarzysko. Jak masz złe cmentarzysko, to nawet żadnego Frankensteina z siebie nie zrobisz, ani z kogoś. Więc troszkę było to skazane na klęskę z góry, ale było warto spróbować. Dużo się nauczyłem, mam nadzieję, że dużo też się nauczyliście. Jak macie jakieś pytania, śmiało pytać, więc jak to się mówi, komentarze, lajki, subskrypcje, polubienia. Wskazane możecie to też podesłać znajomym, którzy chcą też coś zrobić ze starymi akumulatorami. To dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.